No. Artur Szpila, Szpilka. Jesteśmy świeżo po pierwszym treningu z trenerem Andrzejem Gmitrukiem i zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w warszawskim Centrum Atletyki, twoim nowym domem bokserskim? No prawdopodobnie tak. Rozmawialiśmy właśnie z menadżerką, wszyscy są na tak, stawią nam tu ring, no i będziemy tutaj jedną wielką rodziną, WCA, Warszawskie Centrum Atletyki, i fajnie, no. Ja mówię, znam tu bardzo dużo chłopaków, przede wszystkim z KSW, co trenują, no tak, fajna atmosfera, trenerowi też się podoba, pewnie będziemy tu trenować, i dla mnie fajna sprawa. No i słuchajcie, nieważne gdzie, ważne z kim i jak, prawda? To jest najważniejsze, aczkolwiek WCA ma wszystko ku temu, żeby... Zresztą widzisz, jest wszystko. Jest taki gym, jak powinien być jeszcze teraz, tylko żeby doprowadzić się do 100% użytkowności, czyli ręka. Ręka już jest okej, okay, sam widzisz, tak? Tylko jeszcze chcę sobie dać te 3 tygodnie na jakiekolwiek uderzanie. Ona jest zrośnięta 100%, doktor powiedział wszystko, ale mówię, jeszcze muszę ją wyrehabilitować i nie chcę popełnić podobnego błędu, że już tam gdzieś zacząłem uderzać. Także jest naprawdę super. Trener też zadowolony, bo mówi, kurczę, tu wszystko, a ja to pierwszy nasz trening, w ogóle pierwszy mój trening bokserski, bo tam bieganie, to wiesz, tam sobie zacząłem ruszać, 110 obecnie ważę 110, każdy tutaj coś tam. Także nie, no jest wszystko fajnie, najważniejsza jest motywacja, wiesz co mi się podobało? Uprzedzę twoje pytanie, bo tu jeszcze chcesz zadać, a ja już wchodzę, kurde, w ten. Chcę właśnie zapytać, jak wyglądały te pierwsze zajęcia. No właśnie, i bardzo mi się podobało, że wyszedł trener najpierw tam sobie, zanim się spotkaliśmy, chciał pooglądać sobie walki, wszystko tam pooglądał, dzwonił w międzyczasie, wysyłał mi swoje uwagi. Tak jak mówię, ogólnie ustaliliśmy z trenerem, zanim jeszcze skończę, że nie będziemy pokazywać treningów, tak jak było to w Stanach, coś tam ten. Skupiamy się w ciszy, będzie trening medialny, to czekajcie, wisienka na torcie, a walka to już jest, kurde, takie, wiesz. I to jest fajne. Do tego pierwsze, co mi się spodobało, wyłapał od razu te wszystkie, od razu przyszedł, zrobił tamten, wyłapał te błędy, które najbardziej mi, czyli zostawanie gdzieś po ciosie, ta prawa ręka, będziemy na tym pracować. Nie chcę zgadzać wszystkich swoich złych rzeczy, także spokojnie, ale naprawdę, zresztą chyba trochę nawet widziałeś, podpatrywałeś, także jestem z tego bardzo zadowolony i naprawdę jest motywacja, jest ta iskra wokół. I powiem wam szczerze, że do 3 razy sztuka, nie? Ze wszystkim, tak jak mam nadzieję, że ten trener razem naprawdę damy radę. Ja tak naprawdę zawsze chciałem kiedyś spróbować z trenerem, ale jakoś zawsze się to rozchodziło. Najpierw ten Łapin, z którym mi się bardzo dobrze pracowało, to nie jest tak, że ten to była bardzo super, świetna praca. Potem Ronnie Shields, no i powrót do Polski. Miałem jeszcze opcję wyjechania do Anglii. Ale zawsze mnie kusiło, tak jak mówię, rozmawiałem też z Maćkiem, który mi powiedział, rozmawiałem z Grzesiem Proksą, czy z moimi kolegami tak naprawdę, którzy chcieli dobrze, mówię, Artur, na przykład Striczu powiedział, stary, zobaczysz, że nikt w ringu nie da ci takiej pewności siebie i taktyki jak Dymitruk, nie? A to słyszałem już dużo, a tylko mówię, praca to jest twoje, ja mówię, no kurde, bo zaraz tu pompki zrobię, cholera jasna. Szpila, jedno pytanie, w jakim stanie jest ta twoja lewa ręka? Bo jak patrzyłem, to tarcza była, ty mówisz, że lewą ręką nie biłeś na 100%, więc co się teraz z tą lewą ręką dzieje? No tak jak widzisz, mogę pokazać, lewa ręka jest na pewno mocniejsza niż prawa, tu widać, tu jest wklepione z 4 blachy, możecie mówić na mnie Terminator. Też mam szczęce, więc już w ogóle Terminator, także co, no... Ręka jest 100% zrośnięta, z ręką mogę już wykonywać różne ćwiczenia. Jeszcze doktor mi nie pozwolił wyciskać ani robić pompek, czyli wszystkie ściągania, wszystkie to, także dopiero zaczynam. No i tak naprawdę za miesiąc czasu już będę mógł nią zacząć bić delikatnie, myślę, luty, powrót. I powiem wam tak szczerze, że szykujemy razem z Andrzejem Wasilewskim i moim kolegą coś dużego, ale nie, jeszcze nie będę mówił. Może wyjdzie coś naprawdę w Polsce, Kamcia na mnie patrzy, nie mów, nic nie mówię. Dlatego nie mówię, tylko daję zasiewam taki zalążek niepewności. Luty, powrót? Luty pewnie powrót albo styczeń, no i coś dużego w maju. Na to liczymy wszystko i będziecie zadowoleni. Dobra, luty to jest walka w Polsce czy nie w Polsce? A tego to jeszcze nie wiem, to już wszystko pytać Andrzeja. Teoretycznie może być w Polsce, jak rozmawialiśmy. W ogóle wczoraj mieliśmy na rozmowach, także wczoraj jestem po świeżo po tym. Także mówię, nie zdradzam. Jest najfajniejsze, to mówię, że fajnie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że złapałem fajny kontakt z trenerem. Trener też tam widzi, że jestem taki nieokiełznany wariat. A on musi mnie okiełznać teraz i będzie wszystko dobrze. Okej. Jedna rzecz, która na pewno rzuca mi się w oczy, to jest tutaj klatka do MMA, nie ma bokserskiego ringu. Czy w takim razie ta klatka będzie wam służyła do sparingów, do wszystkich treningów, czy ring zostanie tutaj zainstalowany? Nie, rozmawiałem z panią menadżer, z panią Osolą.
już jesteśmy na tej z Olą i Ola powiedziała, że Turing wstawił. To będzie fajnie, bo to będzie dla nich też mega fajna promocja, bo oni mają tu przecież Olaś, Michał Olaś, zajebisty chłopak, zresztą świetny bokser. Prowadzi tutaj treningi, także dla nich też to będzie fajna sprawa, że będą mieli ring, będą sparingi, my będziemy mieć swoje godziny, oni swoje, także czemu nie? Ja uważam, że takie rzeczy to tylko rozwojowe dla klubu. Ta walka, o której mówisz, coś dużego w maju, to z kolei Polska bardziej czy zagranica? Tylko tyle możesz zdradzić? Polska. Chyba. Chyba, ale tak jak mówię, w boksie wiesz, nic nie wiadomo, ale raczej Polska. Nie powiem nic, ale powiem wam szczerze, że to będzie kurde wojna. Wojna! Tak dopytuję tą Polskę, no bo jednak kibice za tobą tutaj się stęsknili. Ostatnia walka z Tomkiem Adamkiem, później wyleciałeś za ocean, spędziłeś tam ładny kawałek czasu, no i wszyscy czekają generalnie na ten powrót, bez względu na to, jak się zakończyła twoja ostatnia walka. Myślę, że jak ty wrócisz do Polski na walkę w Polsce, no to jednak to będzie wydarzenie. Tak, myślę, że ta pierwsza walka, no to wiadomo, rozmawiałem też z promotorem, przecież to musimy się dotrzeć cenem, też nie będzie jakiegoś wielkiego wydarzenia, no bo to chyba logiczne teoretycznie, ale ta walka, o której mówię, o której wiem tylko ja, nawet ty nie wiesz i nie mogę powiedzieć, to na pewno będzie wydarzenie na polskie warunki, to będzie wielka walka i to będzie wojna przede wszystkim. Można powiedzieć generalnie, że na razie wracasz na polskie podwórko, że gdzieś o Stanach Zjednoczonych na razie zapominamy? Nie. Nic nie można powiedzieć, ta jedna walka i zobaczymy to. Słuchajcie, najważniejsze trzeba wrócić. Ja wam powiem szczerze, mam bardzo wielki optymizm w głowie dzięki doktorowi Lubońskiemu, doktorowi Piotrowi Zaorskiemu i profesorowi, już zapomniałem nazwisko właśnie, który mnie operował głównie. Doktor Luboński i Piotr Zaorski mu asystowali. I mam naprawdę mega, mega nadzieję. No poważnie, to jest maksymalnie co mogę wygiąć tą rękę, a tą. Więc już nigdy nie wygnę więcej, ale jest taki kurde tutaj, wiesz, usztywnione, że rany bombę. Także już czuję, że jest super, a co dopiero jak założę rękawice. Także nie no, tak naprawdę nie oszukujmy się, po tej operacji, którą miałem wcześniej, to nie, bo każdy doktor robił świetną robotę, tylko tu zrobili ostateczność, ponieważ miałem tak rozród, gruchotany nadgarstek, wszystko, że cały czas pojawiały się stany zapalne. A jak każdy z nas choć raz w życiu miał stan zapalny, to wie, że nawet ręką nie można ruszyć, a nie mówiąc o ciosach. Więc teraz mam zrobioną ostateczność, ale czuję, że to jest to. Okay. To co mnie ciekawi, to czy ty uważasz ten czas w Stanach Zjednoczonych gdzieś za twoją trochę osobistą porażkę, że jednak nie udało ci się zdobyć tego, co chciałeś zdobyć? I drugie też moje pytanie, zastanawiam się, czy ty w ogóle oficjalnie zakończyłeś współpracę z Ronim Szlicem, gdzieś do niego dzwoniłeś i powiedziałeś mu, że z wami koniec, krótko rzecz ujmując. Bo tak sobie myślę, jeśli mówisz o porażce z Kownackim, że gdzieś bardziej to była psychika i wynik ręki, to tak naprawdę Ronnie Shields w tym całym procesie chyba nie do końca zawinił. Nie, Ronnie był super, wszystko było, przecież ja nie powiedziałem ani, widziałeś, słyszałeś kiedyś ode mnie złe słowo na Roniego. Ale jeśli kończysz współpracę, to zastanawiam się... Nie, skończę współpracę z wielu względów, dlatego że się tu przeprowadziłem, kupiliśmy dom, trzeba go jeszcze zrobić, wyremontować, jeszcze dużo roboty przecież przed nami, ale nie po to kupiłem, żeby znowu jeździć do Stanów. Ja rozmawiałem już z Ronim po walce i mu powiedziałem, jakie mam plany, że wyjeżdżam. Tak naprawdę, mówię słowo honoru, zapytaj, jak mówiłem przed walką, to nie było tak. Jeszcze przerwę ci, pamiętam jak mówiłeś, że tak, kupuję dom, wracam do Polski, a na Stanów, ale do Stanów będę latał, tak, na przygotowania. Taki był plan. Był taki plan, tak, ale jednak no, nie chcę zostawiać Kamy na tyle czasu i psów, bo to ja jestem strasznie z nimi zżyty, to jest tak mówi moja rodzina i sobie pomyślałem, jedną rzecz, taka już w ogóle abstrahując od tego całego wyjazdu, bardzo mi brakowało w ringu gdzieś takiej polskiej komunikatywności, rozumiesz, że nie chodzi mi tam jab, podnieść ręce, tylko na przykład właśnie Artur, on robi to, że takie wiesz, angielski umiem, ale to nie jest taki angielski, że wiesz, też takie wszystkie wskazówki, tylko no wiesz, podnieść ręce prawe, lewe, no to, a tu trzeba powiedzieć, ja jestem prosty chłopak ze wsi, więc prosto trzeba do mnie mówić i uważam, że to będzie bardzo ważne i kluczowe jednak komunikacja. Drugie to, co mówiłem, siedząc tutaj, przeprowadzając się tutaj, miałem swoje różne epizody w życiu, które myślenie mnie zabierało, prawda? No i rozmawiałem właśnie ze Stryczem, no i sam Stricz mi mówił najwięcej, że właśnie trener Andrzej bardzo, ale to bardzo ma mega właśnie w ringu taki spokój, taktykę, tylko jego trzeba zmobilizować, bo to no wiadomo o co chodzi, nie? Jego trzeba zmobilizować i ten. I no i mi się wydaje, że to załapaliśmy, wiadomo, to wszystko trener zobaczy, że będzie jazda, jak zaczniemy sparingi, ręka będzie zdrowa, będę napierniczał. Mi się podoba, bo tak jak powiedziałem, mogę się powtarzać, ale pierwsze co spotkaliśmy się, zobaczył moje walki, mój daj mi chwilę czasu, pooglądam, dzisiaj nawet rozmawialiśmy, wymienił mi co, jak, gdzie były błędy i to było takie wow. Zrobiliśmy
zrobiliśmy pierwszą tarczę i widać, że Artur, nie będziemy dużo zmieniać, tu tamto, to i kurde, wyciągnął te błędy nawet Kama. A Kama jest od początku w sumie mojego wyjścia z wakacji. Na każdym sparingu, nie? Ona kocha boksy samo jest i sama mi powiedziała, kurde, tak mówić, ty od razu wyłapał twoje błędy. Ja mówię, no i to o to mi chodziło, nie? Żeby właśnie popracować nad tym, bo mnie do walki nie trzeba zmuszać, zagrzewać. Mnie czasami trzeba nawet stopować, ale mi trzeba w tym wszystkim właśnie takiej ręki, nie kurde bata, bo ja wiem, na co ja pracuję, tak? Przecież równie dobrze mogę mieć bata na treningu, a później zachlać mordę na przykład, nie? To nie, jestem na to za dorosły, mam swoje cele, ambicje i to jest najważniejsze. Teraz znowu złapałem takiej werwy i fajnie, no. Chyba pójdę pobiegać teraz. To co jeszcze mnie osobiście ciekawi, bo sam mówiłeś, że konsultowałeś proces wyboru nowego trenera z Fiodorem Łapinem. Czy Andrzej Gmitruk to pojawiał się w tych rozmowach, czy to w ogóle był gdzieś twój pomysł samodzielny? Tak, coś tam trener napomknął, ale wiadomo, że coś tam napomknął, ale ogólnie mieliśmy takie... Ogólnie trener chciał, żebym do Anglii wyjechał, tak powiem. No nie, ale tak jak mówię, zawsze mnie ciekawił jako człowiek i zawsze największy wybór miało to, że nie chciałem wyjeżdżać kolejny raz, zostawiać całej swojej rodziny na 2-3 miesiące. Wiadomo, rozmawialiśmy o to z trenerem. Będzie bardzo jakaś ważna walka, jedziemy na sparingi do Anglii, na coś, tak. Także to wszystko jest normalne. Andrzej Wasilewski przecież zawsze chce dla nas jak najlepiej w takim jak sparingi coś i on przecież sobie nie pozwoli na to, żeby wie o tym, że ja mam werwę wszystko i tylko czekać, no nie czekać na wyzwania i zobaczymy. Na razie wrócić i mówię i będzie ogień. Kama robi takie dziwne miny, jakby nie wiem. To... Nie dokończam zdań, bo jestem niedokańczający. Dobra, jeszcze jedna kwestia, o którą chcę Cię zapytać. Kilka osób po tej porażce z Zdałem Kownackim, gdzie Ty też mówiłeś, że trochę psychicznie nie zagrało coś, powiedziało, że Ty powinieneś rozpocząć współpracę z psychologiem. Po dwóch porażkach, ciężkiej, z Deontayem Wilderem i to jest Zdałem Kownackim, myślę, że takiej bardzo dla siebie bolesnej emocjonalnie, czy to się stanie? Nie wiem, nie myślałem o tym. Myślę, że najważniejszy będzie człowiek w ringu, który mnie ukierunkuje, wiesz? To jest trener. No, to... Jednocześnie trener i psycholog w jednym, tak? Dokładnie, uważam, że ten... Ja tak kiedyś pracowałem z psychologiem, to tak ja nie będę się wypowiadał na temat pracy z tym. Może mi się to przyda, może nie wiem, nie ode mnie to zależy, ale gdzieś tam starałem, gdzieś taki wyciszony byłem przez tą pracę, a ja jednak tego bakcyla brakło też za Adamem takiego kudy, że wiesz, ja nie miałem motywacji z nim. Po prostu wychodziłem jak, a okej, no na zasadzie takiej. To nie było, ja pamiętam, ja wiesz czego się bałem? Bałem to za duże powiedziane. Miałem obawy przed walką z Adamem, bo pamiętam jaki byłem zmobilizowany przed walką z Adamkiem. Pamiętam jaki ja na treningu wymagałem zawsze od siebie więcej. Zawsze byłem tak zmotywowany. Pamiętasz zresztą, tak? Ja naprawdę i bałem się tego, że po prostu chłopak naprawdę będzie chciał wygrać, a doszło do mnie, że nie mam przyłożenia do tego teraz, tej ręki, że nie mam go czym zatrzymać. A jednak nie odbierając nic Adamowi, serce do walki ma. Ta waga ciężka jest i takiego czołga trzeba zatrzymać jednak swoimi bombami i ciosami, pracą, a nie jedną ręką i taki mówię, czułem takie, w ogóle nie czułem jakiegoś takiego chęci takiej, rozumiesz, chęci wygrania takiego no wiesz o co mi chodzi, nie? Generalnie wydaje mi się, że od pewnego czasu ty jak wychodzisz z trochę słabszymi rywalami, przynajmniej potencjalnie słabszymi, to gdzieś nie czujesz tego poziomu motywacji. I tak sobie myślę, czy też się tego nauczyłeś, że nie warto takiego podejścia stosować, bo w lutym, załóżmy, że czeka cię walka ze słabszym rywalem, wtedy tej motywacji nie może ci zabraknąć. Nie, to już jest całkiem co innego, tutaj już musi być, ja już nie mam taki ostatni dzwonek, tak jak mówię, z trenerami do trzech razy sztuka i dlatego jazda, nie? Tak jak mówię, wiele rzeczy się nauczyłem przez ten, wrócę do pytania, bo mówisz, się nie żałuję wyjazdu do Stanów. Absolutnie. Dało mi to mega doświadczenia z każdej płaszczyzny. Sparowałem z naprawdę świetnymi zawodnikami. Zobaczyłem troszeczkę tego świata. Dzięki temu, że wyjechałem do Stanów, zarobiłem na swoją przyszłość. Także jestem szczęśliwym człowiekiem. Poznałem obcą kulturę i wszystko to jest na plus. A teraz wracam do domu z podkulonym ogonem.
już tak naprawdę ten ogon się wyprostował, ale wracam i tak naprawdę do roboty, no jasne, tak? I to ma, tak samo mamy, to nie jest to, że ja wyjechałem do Ameryki, bo było tutaj zwrot trenerów czy coś, to nie. Wyjechałem, bo miałem możliwość, każdy by chciał spróbować, zawsze się słyszało o tej Ameryce, prawda? Człowiek wyjechał, nie żałuje ani jednej rzeczy, której zrobiłem w swoim życiu, może czasami żałuję, że coś powiedziałem otwarcie, zamiast trzymać się, zagryźć zęby. Czasami niepotrzebnie mówiłem wszystko, co myślę, no ale taki już jestem. Czyli teraz bardziej tutaj skoszarowany, zamknięty przed mediami, będziesz tutaj spokojnie w tym WCA trenował. Są media społecznościowe, jak Instagram, Facebook, na którym staram się udzielać. Po prostu, no staram się być tam, wiesz, po tej całej przegranej, tych wszystkim tym hejcie, już tak powiem ci szczerze, że tak patrzę na tych kurwa idiotów. I tak ci powiem, że nawet czasami robię dla beki, stawiam, żeby im jeszcze, żeby się wkurwiali, nie? Że, bo tak to dla nich najchętniej zamknąć się niby tam niektórzy, po co tam siedzisz? To ja już tego nie czytam, tylko na przykład Kamcia mi mówi, kurde, porąbańce, po co tam siedzisz za trening? Przecież nie da się cały 24 na dobę, ja mówię, dawaj jeszcze tak na bekę, nie? Ja to mam w nosie, powiem ci tak szczerze. Dla mnie najważniejsze jest Kamcia, moje pieski, moje dzieci, Pumbuś, Cycuś. No i to jest na razie... całe moje życie i mówię, boks, tak, i powrót na salony właśnie z taki, kurde, z podkulonym ogonem jazda do roboty i pokazać nie tylko wszystkim, ja mam w nosie tych wszystkich sobie, że stary, spotkało cię coś, co nie jest za miłe, jeśli chodzi, to dwie porażki z rzędu, jedna porażka tak naprawdę w głowie i to jest prawda, aczkolwiek mówię, Adam, nie ma mu co odbierać, ja gratuluję jeszcze raz, bo dałeś, wyszedłeś, pokazałeś to, co powinieneś zrobić, zrobiłeś, obiłeś mnie i to jest dla mnie bolące, ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie sport i jeżeli ta lekcja pokory wyjdzie mi na dobre, to tylko jestem optymistycznie nastawiony, a wyjdzie. I jeszcze na koniec, bo mi umknęło. W pierwszej rozmowie z Andrzejem Gmitrukiem chyba trener coś wspomniał, że sugeruje ci powrót do wagi cruiser? Było coś takiego? Tak. Ja trochę nie wierzę, że ty jesteś w stanie wrócić do cruiser. Właśnie popatrz, ja nie jestem jakiś duży, a waży 110 kilo. To są kości, wszystko ten tamto. Ale rozmawialiśmy na ten temat, ale na razie nie ma na o tym mowy. Są plany na razie na ciężką wagę, tak jak mówię, ale Andrzej też coś tam wspomina, mówię o Wasilewskim. No i zobaczymy, no słuchajcie, jeżeli zrobię do 100 kilo, rozmawiałem ostatnio z Michałem Materlą, też moim kolegą, rozmawiałem z Stritchem, tak samo przecież ten. Oni robią bardzo dużo wagi, no i to są potwory w tej wadze, nie oszukujmy się, tak? Ta siła ciosu odczuwalna jest inna, a to jest bardzo ważne, to wtedy mniej ważysz, mniej cios waży, prawda? I to jest inaczej odczuwalne, ta ciało też potrafi więcej znieść, ja pamiętam w cruiser na... Może nie będę tego porównywał, ale naprawdę to nie czułeś tego, tak sam biłem szybki, bo w ogóle więcej mogłeś od siebie wymagać, biegi, nie biegi, wydolność inna, ale tak jak mówię, to są plusy i minusy, rób te 20 kilo i potem jeszcze boksuj, dlatego staram się na to wszystko patrzeć chłodno, na pewno na razie przez pierwszy rok nie ma takiej opcji, może na przykład fajnie zejdzie, wszystko będzie, no i zobaczymy. A to wiesz, przy mojej genetyce, ja ważyłem z Adamem chyba najmniej, czy z Adamkiem, ale to już była taka, wiesz co chodzi, ja nie miałem żadnego tłuszczu i to byłem 110, czy 101, no, to jeszcze 10 kilo, jednak to jest bardzo dużo, a ja na przykład teraz ważę 110, a jeszcze 2 tygodnie temu było 115, także wiesz o co chodzi, jest to różnica, dlatego ja nie jestem, nigdy nie będę takim rasowym, ciężkim, ale no gdzieś ten odpoczynek na wakacjach już przesądził swoje, prawda, tam było 124 kilo, no i... Tam już było wesoło. Czekamy na lżejszą, na mniejszą wagę, czekamy na zdrową w końcu, w pełni twoją lewą rękę, no i na powrót na ring. Dziękuję, pozdrawiam, zawsze ten sam, jakby to muszę zakończyć, zawsze ten sam szpila i kurde, zobaczycie gnojki.